Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej za nami już 3 sesje kursu przeznaczonego dla byłych lub aktualnie grających piłkarzy. To jest moim zdaniem filar przyszłości polskiej piłki nożnej. Ten kursant ma już podstawy praktyczne, a wynieść powinien, jak urealnić to za pomocą różnych metod, form, środków w pracy z dziećmi, młodzieżą czy seniorami. Zauważamy pewien problem, że to nie jest tak łatwo się przestawić z zawodnika na trenera, ale korzystamy z wszelkich możliwości, żeby wszystkim właśnie uczestnikom tego kursu powiedzieć bardzo prosto. Zapomnij, że jesteś zawodnikiem, zacznij myśleć jako trener. Kurs UEFA B plus A przeznaczony jest dla zawodników z minimalnym stażem 7 lat gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podczas kursu zawodnicy mają szansę zdobywać nie tylko cenną wiedzę, ale również samemu wymieniać się swoimi doświadczeniami. Tego doświadczenia, które oni posiadają, nie ma nawet w książkach, bo szatnia ma swoją specyfikę, każdy okres przygotowawczy, każdy trener cechuje się gdzie jakimiś innymi, można powiedzieć, tutaj walorami, czy proponuje całkiem inny trening, czy pewne inne zachowania. Szczególnie to, że jesteśmy tutaj w takim gronie, jest z kim się wymieniać poglądami. To też jest bardzo duża wartość. Myślę, mi się wydaje, że właśnie wtedy człowiek najwięcej się uczy, właśnie rozmawiając cały czas o tym, o tej tematyce piłkarskiej. Każdy ma jakąś informację bardzo ciekawą, przydatną i to wszystko trzeba ułożyć w swojej głowie. Plan każdego zjazdu jest bardzo napięty. Od rana do wieczora zawodnicy spędzają czas w salach wykładowych lub na boisku. Do tej pory odbyły się zajęcia m.in. z przepisów sędziowskich, historii polskiej piłki nożnej, budowy konspektu jednostki treningowej, pedagogiki czy informatyki. Zajęcia na szkole trenerów to jest czysta przyjemność. To są tacy uczniowie, którzy z miłą chęcią chłoną każdą ilość wiedzy i dla nich jest to potrzebne w pracy, widzą sens otrzymania takiej wiedzy. Podczas ostatniej sesji odbyły się niezwykle interesujące zajęcia dotyczące szkolenia dzieci i młodzieży. Głównym wykładowcą był polski trener pracujący dla niemieckiego Związku Piłki Nożnej, Marek Wanik. W końcówce tego treningu za mało czasu poświęcamy na grę i robimy tylko zawsze takie gierki na 10 minut, na 12 minut, na 15 minut i tak dalej. Za dużo cały czas uczymy. Dzieci przychodzą na trening po to, żeby grać. Piłka nożna dzisiaj w nowoczesnej formie to nie tylko technika, taktyka i kondycja, ale to przede wszystkim osobowość zawodników. I oczywiście tutaj patrząc teraz na rozwój tych dzieci od 6 czy od 5 roku życia do, powiedzmy, do lat 12 czy nawet później już przez dalsze dorastanie do 18 roku życia, to jest oczywiście zupełnie inny etap. Ta świadomość ich, że właśnie tutaj trzeba do tego podejść w ramach, powiedzmy, tych różnych faz sensytywnych, pozwoli mu chwycić te ważne aspekty treningu dzieci, ażeby nie powielać może, powiedzmy, treningu dorosłych nad młodzież. Ja znowu, ja ustań, hop, ja i ponownie, nie? Szukam pozycji, zagrywam do niego, on odgrywa 3-4 podania lewą nogą, później zmiana. Akurat jesteśmy na etapie nauczania tych naszych kursantów piłki dziecięcej i młodzieżowej, czyli takiej chyba, z którą oni z racji swojej kariery piłkarskiej nie za dużo mieli do czynienia. Wydaje mi się, że chyba wszystkim się wydawało, że jest to łatwiejsza sprawa, a jednak jak się wejdzie w detale i wejdzie się szczególnie w metodykę, to na pewno nie jest to taka prosta rzecz. Kolejna sesja już w styczniu nowego 2016 roku. A zatem do zobaczenia.